Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi bunt. Chcemy, żeby były kochane, uśmiechnięte i szczęśliwe. 26 maja to wyjątkowa data. Tego dnia każda mama powinna czuć się wyjątkowo. Wszystkiego najlepszego, mamo, kocham cię. Z czego możemy życzyć dla mam? Oczywiście zdrowia, dobrych dzieci. Każdy ma swoją mamę, czy jest maleńką osobą, czy już dorosłą, jednak każdy ma mamę i sentyment, na pewno jakieś tam łezka wokół się na pewno zakręci. Z okazji ich święta odbył się specjalny koncert w wykonaniu grupy amatorskiego ruchu artystycznego MGO KISU. Każdy zespół śpiewa o Dniu Matki, natomiast na zakończenie będzie taka niespodzianka. Wszyscy śpiewają dla dzieci. Wszystkie dzieci nasze są Majki Jeżowskie, no bo za chwilę jest Dzień Dziecka, więc jakby też chcemy też podziękować z drugiej strony też tym dzieciom, które będą tu występować na scenie. To jest takie bardziej od serca, jak ta laurka, którą dziecko narysowało samo, często no nie jest może wielkim dziełem artystycznym, ale dla mamy, czy dla babci, dla dziadka, to jest po prostu największe szczęście, że zostało wykonane własnoręcznie przez to dziecko. Także tutaj podobna sytuacja właśnie z dzisiaj. I myślę, że będzie pełna sala, bo każdy chce przyjść zobaczyć swoje dzieciaki, czy to może i dziadkowie, też mówiłem, to jest Dzień Matki, ale nic się nie obrazi, przyjdzie dziadek, no w końcu też jest ważną osobą. Artyści w Korfantowie mogą rozwijać swoje pasje i występować przed publicznością na jak najwyższym poziomie technicznym. Na rozbudowę zaplecza akustycznego zostało przekazane 150 tysięcy złotych. To są mikrofony, to jest projektor, który dzisiaj będzie wyświetlał. No w zasadzie tylko napis, no ale już zostanie użyty. Mamy także już zamontowaną pętlę indukcyjną, która służy osobom z niepełnosprawnościami, pomaga w odbiorze widowisk różnego typu. I będzie ten nasz koncert dzisiaj transmitowany na nowych, zupełnie nowych aparatach i kamerach. Było tanecznie i muzycznie. Nie zabrakło wielu braw, wrażeń, a przede wszystkim wzruszenia. Koncert dla mam z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy jego życiu.